Witam na kanale Czaban robi Raban. To tu przez ostatni rok informuję o nadal trwającym kryzysie humanitarnym na pograniczu polsko-białoruskim. Możesz mnie wesprzeć i dołączyć do grona moich patronów na stronie patronite.pl/Czaban robi Raban. Dziękuję tym, którzy już to zrobili, tak jak Tomasz Barczak. W rozwoju mojego kanału wspiera mnie agencja Video Brothers. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję, polubienie czy komentarz. Tekstem, który powtarzali, było: wolę umrzeć raz, ale podejmując wolny wybór i próbując, niż umierać 100 razy dziennie u siebie w kraju. Pytaliśmy się już od dawna, pytali się ludzie w Polsce, co z dziećmi z Michałowa. Nie od dziś znane są mi po prostu dramaty czy historie, które kończą się czyjąś śmiercią. A jaka jest twoja historia? Sanna Figlarowicz, która nie jest obojętna, no i z którą widzimy się nie w lesie gdzieś na Podlasiu przy granicy, a w parku w Warszawie. Bo okazuje się, że można nieść pomoc, też nie będąc bezpośrednio na pograniczu. I właśnie w takiej pomocy specjalizuje się Sanna. No nie zajmuję się niczym konkretnym, tylko towarzyszę ludziom w ich historiach, w związku z czym część tego, co robię, dotyczy ludzi, którzy są na Białorusi, część dotyczy tych, którzy są już w Polsce, ale w lesie, część dotyczy tych, którzy są już w ośrodkach zamkniętych albo są przenoszeni do otwartych, a część dotyczy tych, którzy są już poza granicami Polski. Jak wyglądał twój początek w tej działalności pomocowej? Ten kryzys już prawie rok trwa i pamiętam, akurat my się z tobą spotkaliśmy nieco później, jeżeli chodzi o ten kryzys, stosunkowo, kilka miesięcy temu, ale pamiętam, jak ludzie starali się coś robić, nie wiedzieli za bardzo co i jak, i ten system właśnie, no niestety, tej podziemnej pomocy dopiero się kształtował. Jak ty weszłaś w to wszystko? Jak to się zaczęło w twoim przypadku? Uchodźcy jako uchodźcy od lat nie są mi obcy, tylko jakoś tam towarzyszą mi w różnych działaniach od lat. Więc jak zaczęłam czytać wiadomości z Usnarza, to już mnie bardzo przejęło, bo umiem sobie wyobrazić, co się robi z uchodźcami, a tam to było jeszcze dramatyczniejsze. Natomiast początkowo nie planowałam się jakoś bardziej angażować, szczególnie, że akurat się, no, miałam jakieś problemy osobiste, z którymi musiałam wychodzić. Więc jedyne, co robiłam, to wspierałam różne zbiórki, grupy Granica do Lasu, zbiórki rzeczy, zbiórki pieniędzy i tak dalej. Oraz zaczęłam na forach arabskojęzycznych i kurdyjskojęzycznych nawiązywać kontakt z uchodźcami. Czy początkowo to zaczęłam przeklejać taki komunikat, który był przygotowany przez jedną z organizacji. Natomiast ten komunikat dość szybko okazało się, że jednak jest nietrafionym przekazem do uchodźców, bo... Co to był za komunikat? To był komunikat, w którym były podstawowe informacje, to znaczy było o tym, wtedy to było... Były już ofiary śmiertelne oficjalne na granicy, ale było ich jeszcze niewiele, więc ja nie pamiętam, ile ich było podanych w tym komunikacie, czy to było 7 osób, czy 5, czy ile. Był też tam informacja o temperaturze, jaka panuje w lesie, i o tym, że to jest, chyba było jakoś nazwane, że to białoruska propaganda i że to oszustwo i że jesteście oszukiwani i że tu nie czeka was to, co wam się mówi. I ostrzeżenie, żeby nie przyjeżdżać. Natomiast pewnie nietrafne, dlatego że po pierwsze to jakby... Owszem, wielu ludzi było wprowadzonych w błąd i wyobrażało sobie, że jedzie w inne warunki, tudzież nie wyobrażało sobie, jak tu jest zimno. A co się potem okazało, że
lepiej docierało do ludzi, jaka to panuje temperatura, jak tam inne dziewczyny działające udostępniały po prostu filmiki, jak wygląda zima w puszczy, jak wygląda puszcza, jak wyglądają zwierzęta w puszczy. To bardziej przemawiało, bo było konkretem do wyobrażenia. Natomiast nadal ten utworzony szlak migracji, jaki stworzono, nadal należy do jednych z bezpieczniejszych i bardziej dostępnych finansowo spośród tych dróg, które ci ludzie mają, w związku z czym dla wielu z nich to nie jest zniechęcające, tego typu informacje. Też spotkałam się często z reakcją, jak zaczęłam właśnie dopytywać ludzi, którzy reagowali jakoś na te posty i rozmawiać z nimi i pytać o ich perspektywę, to bardzo częstym tekstem, który powtarzali, było coś brzmiącego mniej więcej: wolę umrzeć raz, ale podejmując wolny wybór i próbując, niż umierać 100 razy dziennie u siebie w kraju. No właśnie, bo znasz historię, znasz tło i wiesz, dlaczego ci ludzie podejmują decyzję, żeby wejść w to piekło pogranicza. No i jak tam jest? Dlaczego nie idą? No bo taki zwykły Kowalski mówi, no zaraz, markowe ubrania, markowe telefony, tyle pieniędzy mają przy sobie. Mhm. W czym problem? Motywy są bardzo różne, bo to dużo ludzi, dużo motywów. Natomiast z tych, które regularnie się powtarzają, to wymieniłabym takie grupy ludzi, którzy potrzebują leczenia, często leczenia dla dzieci, leczenia, które jest niedostępne u nich w kraju. Więc część z nich to byli ludzie z czy niepełnosprawnymi dziećmi, czy dziećmi z autyzmem, czy z innymi problemami zdrowotnymi, na które nie ma odpowiedzi w ich kraju pochodzenia. Część z tych ludzi to byli ludzie mający problemy polityczne, bo na przykład byli aktywistami albo demonstrowali, czy popierali demokratyczne rządy, a nie jakby sprzeciwiali się fundamentalistom. Część ludzi to są bardzo, bardzo dramatyczne historie, gdzieś powiązane z ISIS i z tym, że w efekcie jest się na liście ludzi skazanych na śmierć, więc wielu z tych ludzi od dawna się ukrywało, a tu po prostu skorzystało z tej okazji, że się da. Są też ludzie, którzy po prostu nie widzą perspektyw w swoim kraju, więc chcieliby gdzieś móc spróbować. I ważnym tłem chyba też jest to, że i to wydaje mi się, że często Europejczycy nie zdają sobie sprawy z przywileju, jaki mają. Że dla uchodźców z wielu państw właściwie praktycznie nie ma dostępnej legalnej drogi wydobycia się. To znaczy formalnie ona istnieje i teoretycznie, tyle że jest wielu ludzi i też część z nich próbowała tej drogi, którzy na przykład, poznałam takiego chłopaka, który przez 8 lat próbował właściwie wszelkich możliwych dostępnych legalnych dróg wyjścia i składał papiery, starając się o wizę do wszystkich po kolei państw Unii Europejskiej. Nie przyniosło to żadnego efektu. I często nie ma znaczenia nawet, jaką historię ten człowiek ma, po prostu nie ma drogi wyjścia zbyt prostej. Czasami też niektórzy chcieli po prostu dołączyć do rodziny, bo na przykład
Są historie, gdzie ktoś od wielu lat żył już na migracji, ale nie mógł nawet, nie widział przez kilkanaście lat swoich dzieci, bo nie był w stanie ich w żaden sposób sprowadzić do siebie. Pytaliśmy się już od dawna, pytali się ludzie w Polsce, co z dziećmi z Michałowa. Okazało się, że w tej grupie są między innymi dzieci, które były znane z rodzicami z interwencji jeszcze w Hajnówce, nie wiem kiedy to mogło być, w październiku, czy no dawno temu, tak? I jednocześnie, że jedna z dziewczynek, która była znana z fotografii jeszcze tam sprzed placówki straży w Michałowie. A jaka jest twoja historia? Co się takiego wydarzyło, że Sanna postanowiła poświęcić w zasadzie całe swoje życie, przynajmniej przez ten ostatni prawie rok, na to, by ratować tych ludzi? Jak to się wydarzyło w twoim przypadku? Bo powiedz może, jak wygląda twój dzień? Ile godzin poświęcasz na pomoc, na rozmowy, na podtrzymanie na duchu, na zorganizowanie pełnomocnictwa, na odwiedzenie kogoś w ośrodku? Ile ci to zajmuje twojego życia? To się oczywiście zmienia w czasie, bo też nie da się utrzymywać, no jakby, żeby się nie wypalić, trzeba o siebie jakoś dbać, szczególnie jeśli spodziewamy się, że to będzie trwać, może trwać jeszcze długo, może być już stałym elementem naszej rzeczywistości niestety, a przynajmniej stałym, póki mamy rządy, jakie mamy. W związku z czym to się zmienia, ile jestem zaangażowana, bo czasami też potrzebuję jakoś zregenerować się. Natomiast te pierwsze miesiące to wychodziło na to, że spędzałam w różny sposób, zajmując się uchodźcami, po kilkanaście godzin do 20 godzin na dobę. I zdecydowanie nie dosypiałam, ale wiem, że nie można nie dosypiać zbyt długo, bo przestanie się działać efektywnie, więc teraz śpię więcej, tak? Jak na ciebie wpływają te rozmowy z migrantami, z uchodźcami? Jak to się odbija na twojej psychice? Czy byłaś przygotowana na to? Nie wiem. Myślę, że nie ma na to jasnej odpowiedzi, bo z jednej strony po części czułam się przygotowana w tym sensie, że nie od dziś znane są mi historie uchodźców, nie od dziś się nimi zajmuję, więc też nie od dziś znane są mi po prostu dramaty czy historie, które kończą się czyjąś śmiercią. Natomiast myślę, że i tak nigdy nie jest się przygotowanym. To znaczy, to zawsze są konkretni ludzie, konkretne relacje i konkretne dramaty, w związku z czym to zawsze jakoś dotyka, bo nie może inaczej. Natomiast, że tak powiem, nie narzekam, radzę sobie. Nie miałaś załamania nerwowego? Niektórzy mówią o tym, że przeżywali depresję. Ci, którzy pomagają. Trudno powiedzieć, bo swoją drogą z depresji się leczę od lat, więc jestem cały czas na lekach antydepresyjnych. W czasie tego kryzysu był moment, w którym poprosiłam psychiatrę o to, żeby mi dała dodatkowe leki, że nie mogę w ogóle spać i że nieważne, że nawet jak nie śpię przez 3 doby, to nie mogę zasnąć. Więc że poproszę o coś mocniejszego, nasennego, bo wiem, że fizycznie się wykończę. Miewam też objawy takie czysto, jak to powiedzieć, somatyzowanej reakcji stresowej na różne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest nieuniknione gdzieś. Jeśli się wchodzi w świat towarzyszenia ludziom w traumie, jeśli się wchodzi w strefę jakiegoś mroku, jest nieuniknione, że się w jakiś sposób to na człowieka wpływa. I częściej myślę, że to jest kwestia tylko, żeby nie być dodatkowo przerażonym tym, jak się to odbiera i żeby sobie z tym sprawnie radzić. I udaje ci się sprawnie poradzić?
Na razie mam nadzieję, że tak. A jaki masz na to sposób poza przyjmowaniem lekarstw? No, staram się na przykład dzielić sobie rodzaj aktywności i tak jak są dla mnie takie rzeczy, które traktuję jako lampkę alarmową, że powinnam na chwilę odłączyć się od konkretnej aktywności albo ją zminimalizować. Czyli na przykład jeżeli dochodzę do momentu, w którym na każdą wiadomość, którą powiadomienie o wiadomości od uchodźcy zaczynam reagować irytacją, złością, że ktoś czegoś znowu chce. I oczywiście ta złość jest we mnie, nie wyrażam tej złości do uchodźców, bo to jest moje zmęczenie. Ale to jest dla mnie na przykład jedna z lampek alarmowych, że potrzebuję przez jakiś czas więcej robić tych rzeczy, które nie wiążą się aż z takim, aż z tak dużą frustracją o bezradność w tym, że nie można pomóc komuś w dramacie. Czyli na przykład mogę się wtedy zająć, bardziej zajmuję się promowaniem charytatywnych licytacji, które zasilają działania na uchodźców, ale w których te relacje i te wymiany zdań, do których tam dochodzi, nie są obciążające, tam mogę sobie pożartować. Więc to jest taka. Czyli masz wsparcie podczas rozmów z ludźmi, którzy tak jak ty zaangażowali się? Nawet nie, że to jest wsparcie. To jest po prostu zmiana, płodozmian aktywnościowy, czyli to, że przez chwilę zamiast słuchać kolejnej osoby, która opowiada, jak ją pobito, jak ją okradziono, czy jak ją poszczuto psami, to przez chwilę zamiast w takich historiach jestem w prostym, przyziemnym kontakcie albo w robieniu sobie żartów, które mają na celu wypromowanie licytacji. To jest coś, co nadal pomaga uchodźcom, ale wcale nie muszę tam rozmawiać o historiach, które znam, natomiast jest to ulgą, tak? Jest to dla psychiki zmiana tego, co przyswajam. Chodzisz na koncerty, słuchasz muzyki, nie wiem, idziesz gdzieś się pobawić? Raczej nie, to znaczy staram się od jakiegoś czasu, żeby utrzymywać z powrotem relacje z przyjaciółmi. Też zaczęłam niedawno z powrotem, po wielu miesiącach zaniedbania kontaktu, żeby z rodziną mieć kontaktu trochę. Natomiast nie miałabym jakoś nastroju i głowy, żeby się tak typowo bawić. No i czasu nie miałabym. Czasu nie miałabyś, bo poświęcasz go w większości na... Tak, ale też... Rozmowy. Nie lubię w ogóle słowa poświęcać, bo to jest zawsze wybór świadomy, co się robi. Więc można by nazwać, że są rzeczy, które są rozrywką, tyle że w pewnym sensie jakby wszystkie moje aktywności toczą się wokół uchodźców obecnie, ale niektóre z nich są, również mają element rozrywki. Rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem, że ty starasz się towarzyszyć uchodźcom, migrantom, tak, w zależności od powodów, dla których pojawili się na tym pograniczu, takich nazywamy. Ty im towarzyszysz często wsparciem i dobrym słowem od samej Białorusi aż po teraz, po nawet kilka miesięcy po tym, kiedy oni już przeszli przez granicę, nadal utrzymuje z nimi relacje. Wielu aktywistów odcina się od tego właśnie z obawy o swoje zdrowie psychiczne, nie chce się angażować aż tak emocjonalnie, pójdą do lasu, pomogą jednorazowo i starają się uciąć te relacje, żeby właśnie później tak mocno tego wszystkiego nie przeżywać. Jak wyglądają te historie? Jak wyglądają historie? Te historie tych ludzi, którzy nadal są z tobą w kontakcie. Bardzo różnie, natomiast przede wszystkim to, co dla mnie w tym jest jakoś
zawsze poruszające to to, że ci ludzie mimo tego, ile złych rzeczy doświadczyli od innych Polaków w Polsce, na granicy, od Białorusinów, że mimo całej tej traumy, którą przeszli, są w stanie być w kontakcie w sobie, w swoim wnętrzu, z tym, co jest wrażliwe, emocjonalne, z tym, co jakby trzyma ich w świecie relacji z ludźmi. I to mnie porusza, bo kiedyś mi zwrócił też uwagę terapeuta, do którego cały czas chodzę profilaktycznie, że tak właściwie trauma to przecież jest coś, co przede wszystkim odcina od zaufania, świata relacji i po traumie trudno też być w kontakcie z tym, co w sobie wrażliwszego się ma, więc w jakimś sensie traktuję, że to jest sukcesem, że mimo tych wszystkich doświadczeń ci ludzie nadal mają zaufanie i nadal mają, są w stanie być w ciepłej, wrażliwej relacji z innymi ludźmi, bo to pocieszające, że nie aż tak ich zdewastowało to, czego doświadczyli, chociaż często koszty, które ponieśli zdrowotne i psychiczne są duże i to też widać po tym, co z nimi się dzieje. Ludzie się bardzo zmieniają, jak są wiele miesięcy na Białorusi i wielu ludzi bardzo chudnie, mężczyźni zarastają w brody, niektóre dzieci mają obcięte włosy, bo być może miały jakieś problemy, tam były problemy z przywiem, że były w tych bruzgach, w związku z czym ci ludzie potrafią wyglądać inaczej i nie zawsze łatwo ich od razu rozpoznać. Czasem oczekują konkretnej pomocy albo informacji, czasami po prostu chcą porozmawiać, czasami proszą, dużo uchodźców wysyła zdjęcia czy filmiki i prosi, żeby opublikować je, żeby to pokazać światu, żeby świat widział, co się z nimi dzieje. To jest dość częsta prośba. Czasem po prostu chyba też chcą widzieć, że świat konkretny człowiek ich dostrzega. Z wielu innych wiadomości, które wymieniałam z uchodźcami jeszcze w październiku, listopadzie, to wtedy pamiętam, że rzecz, która jedna z takich, co mnie bardziej łopatki rozkładały, czy powodowały, że mi się płakać chciało, to było to, że często po prostu dziękowali, że się ich traktuje jak ludzi. Że się nie traktuje ich jako terrorystów i że się widzi w nich człowieka, więc można by to nazwać też wsparciem psychicznym przez to, że się towarzyszy. Czasem też niektórzy dzwonili po to, żeby opowiedzieć, czy czasami to były prośby, żeby pomóc ze zorganizowaniem jedzenia czy noclegu, albo lekarza, bo w różnym stanie ci ludzie tam bywali, w lesie czy gdzieś w mieście na terenie Białorusi. A czasami też po prostu chcieli powiedzieć, co im się przydarzyło, jak ich potraktowano. Bardzo często rozmowy moje wyglądały tak, że mnie się ktoś po prostu pytał, dlaczego? Dlaczego Polska Straż Graniczna czy tam wojsko, nie wiem, oni mają, niekoniecznie rozróżniają, które to służby. Dlaczego mnie pobili? Przecież nic nie zrobiłem. Dlaczego zabrali mój telefon? Miałem dobry, nowy model iPhone'a. Dlaczego mi go zabrali? Więc często jest to pytanie właśnie dlaczego, po czym padają kolejne nadużycia, które spotkały tych ludzi. Są zaskoczeni tą dyskryminacją. Pytali też o to, dlaczego na granicy z Ukrainą inaczej witamy uchodźców, a inaczej na granicy z Białorusią? Nie wiem, czy pytali, ale temat ten się pojawia w naszych rozmowach, że jest inaczej. No, taka jedna z rodzin
której to cieszę się bardzo i dumna jestem zresztą z tego człowieka. Jego tekst się pojawił jakiś czas temu w uchodźczym wydaniu Gazety Wyborczej. Gazety Wyborczej. I wcześniej ten tekst też gdzieś publikowałam, ale no, nie mógł mieć tylu odbiorców. Jak się zaczęła... Pamiętasz jego imię? Adam Aleksander. Czyli ten artykuł, który był w Wyborczej, on już wcześniej był opublikowany też przez ciebie. On gdzieś, już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś tam się pojawił, tak. On był napisany jako reakcja zaraz po inwazji na Ukrainę. Kiedy z autorem tego tekstu, jestem autorem, to jedna z takich osób, z którymi jestem w codziennym kontakcie. To bardzo wrażliwy mężczyzna, w związku z czym przeżywał zarazem tragedię ludzi z Ukrainy, jak i też cały czas przeżywa to, co spotkało jego i jego rodzinę na Białorusi i w Polsce. Więc wtedy pamiętam, że właśnie zaraz po tej inwazji pisaliśmy jakoś chyba do 5 czy 6 rano i on jakby słyszałam z jego wiadomości, jak bardzo go boli wszystko, co się dzieje i też ta różnica. I zaczęło się od tego, że właśnie prywatnie w korespondencji mi pisał pytania, dlaczego. Dlaczego, w czym jesteśmy gorsi, dlaczego nie jesteśmy biali, czy gdybyśmy byli biali, czy to chodzi o to, że nie jesteśmy biali, czy o to, że wyznajemy inną religię. Co jest dla was problemem? No i co w takich chwilach odpowiadałaś? Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, różnie odpowiadam, natomiast wtedy go poprosiłam, żeby napisał to wszystko, bo to dobrze dla niego i to dobrze też, żeby inni przeczytali, jak to jest być tą właśnie tym uchodźcą, któremu się odmawia statusu człowieczeństwa, a który patrzy na to, że jednak jesteśmy też zdolni do innego traktowania uchodźców, że mamy zasoby, żeby przyjąć dużo więcej uchodźców i ich, że też jesteśmy w stanie wspierać to, że się ich relokuje do innych krajów i nie traktujemy, że wobec tego są nieprawdziwi, bo nie chcieli zostać w Polsce. Jaki był najgorszy moment w tym całym kryzysie humanitarnym dla ciebie? Co najbardziej przeżyłaś? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Na pewno... Nie wiem. Bo nie miałaś takiego momentu, kiedy po prostu po zakończonej, nie wiem, rozmowie siedziałaś i płakałaś i nie wiedziałaś, co się dzieje? Zdarza mi się płakać, chociaż myślę, że działanie... Póki się działa, to się działa i łatwiej nie płakać, więc częściej płaczę, kiedy wcale nie kiedy spotykam się z dramatem. Częściej płaczę, kiedy opowiadam historie, które znam. A była jakaś taka historia, która wyjątkowo ciebie poruszyła? Na pewno wszystkie te historie, w których nieodwracalnie, są już nieodwracalne straty, to mnie bolą, szczególnie wiedząc, że to było do uniknięcia. Czyli na przykład jednym z takich uchodźców, który też był, no dużo z nim byłam w kontakcie i też stał się gdzieś ważny dla mnie po drodze, to był młody chłopak, niewiele ode mnie starszy, który uciekał po części z powodu swojej aktywności, powiedzmy, okołopolitycznej. I wielokrotnie relacjonował to, jak wielokrotnie go z Polski wyrzucono.
za którymś razem, jak był w Polsce w lesie, był już tak wykończony fizycznie mrozem i wszystkim tym, co wcześniej go spotkało, że kiedy leżał w lesie, to modlił się o to, żeby go znalazła Straż Graniczna, ponieważ uznał, że lepiej, że go wywalą na Białoruś, niż jak umrze tu i nikt go nie znajdzie. Że jeśli tu umrze, to po prostu nawet rodzina się nie dowie, gdzie umarł. Straż Graniczna go znalazła, wywiozła na Białoruś. Potem no, jest jednym z tych, których przymusowo deportowano z Białorusi. Natomiast kolejne miesiące po deportacji udało się nam pomóc, żeby od razu z lotniska bezpiecznie wywieźć go z daleka od miejsca, gdzie mieszkał wcześniej, tak żeby był bezpieczny. Natomiast kolejne miesiące nie doszedł do siebie, nie miał siły wstawać z łóżka, ponieważ miał tak złe wyniki badań krwi, miał jakąś infekcję całego organizmu, prawdopodobnie również mróz mu nerki uszkodził, natomiast były problemy z tym, żeby go do lepszych lekarzy wysłać, w związku z czym nie jestem pewna, co dokładnie mu się, tak co dokładnie spowodowało, że znalazł się w takim stanie, że przestał mieć siły nawet mówić a na długi czas i tylko pisał mi co jakiś czas przeprosiny, że nie ma siły odpowiedzieć nawet, nic więcej. No to takie historie gdzieś bolą najbardziej, bo to jest coś, co nie musiało się stać. A to jest też chłopak, który opowiadał o tym, że jak go już znalazły służby w polskim lesie, to no, nie miał siły chodzić, miał też już bardzo nogi zniszczone od przemoczenia i przemarznięcia. Więc po prostu leżał i nie miał siły wstać. Natomiast służby, jak go znalazły, to kazały mu wstać, ale nie miał siły, więc mu po prostu bronią grozili, że musi wstać. To budzi dużo emocji, tak samo myślenie, że żyję w kraju, w którym ktoś może bezkarnie tak traktować drugiego człowieka. Wciąż bezkarnie. Mam nadzieję, że nie zawsze bezkarnie, ale póki co bezkarnie. Oprócz tych takich dramatycznych, smutnych momentów, na pewno są też te radosne. I gdybyś mogła też opowiedzieć dla przeciwwagi, kiedy były te łzy szczęścia, w jakich sytuacjach? Nie jestem hojna w łzawieniu, więc łez szczęścia też nie posiadam, natomiast... Kiedy był ten uśmiech? Na pewno ilekroć dostaję od kogoś pozdrowienia już z bezpiecznego kraju, czyli niestety nie Polski. A wolałabym, żeby to Polska była również krajem bezpiecznym, ale nie da się tego tak wciąż jak dla mnie traktować, ponieważ nawet jak ktoś tu jest, to jego prawa nadal są zagrożone i raczej szanse na azyl ma niewielkie, nawet jeśli ma realne powody do obaw o swoje życie w kraju pochodzenia. W związku z czym, tak jak słyszę, że ktoś jest już gdzieś dalej w bardziej cywilizowanym kraju i jest już w procedurze, to jest dla mnie zawsze dobrą wiadomością, ale też wcale nie taką od razu prostą, ponieważ często jest też tak, że ci ludzie póki walczą o swoje życie, często dość dosłownie,
to sprawiają wrażenie, że są w lepszym stanie niż są potem. W związku z czym wielu z tych ludzi psychicznie się dużo bardziej rozpada, kiedy są już bezpieczni. Więc za każdym razem to jest radość z goryczą jakąś, goryczą o to, jak tych ludzi potraktowaliśmy, a goryczą o to, jak dużo zupełnie zbędnych szkód to przynosi. Bo myślę, że dla wielu z tych ludzi to będą konsekwencje wieloletnie, tak, stanu, w jakim będą. Cieszy mnie ostatnio na przykład historia takiej rodziny, której też ich poznałam jeszcze na Białorusi, jak się odezwał do mnie mężczyzna, że są w bardzo złym stanie, że jest z trójką dzieci i te dzieci są w bardzo złym stanie i że ona też jest w złym stanie i że śpią gdzieś w parku. To był jeszcze, nie wiem, nie pamiętam, czy listopad, czy grudzień, no było zimno. A wtedy to były też początki, kiedy poznałam dziewczyny z Hope and Humanity. W związku z czym wiedziałam już, do kogo można się odezwać, jak ktoś potrzebuje pomocy, żeby po prostu nie zamarznąć tam, albo nie, żeby mieć zapewnione te podstawy. Więc to jest jedna z tych rodzin, którym dziewczyny tam pomagały, żeby mieli gdzie nocować i co jeść. Te dzieci miały wtedy jakieś problemy z, nie pamiętam, czy z pęcherzami, czy z nerkami, coś też od zimna im się podziało. Natomiast obecnie są już po wielu strasznych przejściach po drodze, których no, z różnych względów nie opowiem, ale są już bezpieczne. Bezpieczne, czyli? Bezpieczne, czyli w kraju, który przestrzega praw człowieka. A Polska jest takim krajem? Wciąż nie, niestety nie. Cieszy mnie z nimi relacja. Mam nadzieję, że mi się uda ich odwiedzić. O co mnie cały czas proszą, że muszą się spotkać, muszą mnie wyściskać. Cieszy mnie też relacja z dziećmi z tej rodziny, szczególnie z jednym z dzieci. Ta dziewczynka się bardzo zaangażowała po tym wszystkim, co sama zna z granicy. Bardzo chciała na Dzień Dziecka przygotować specjalny projekt. Tym projektem miało być pokazanie ludziom, jak wygląda doświadczanie granicy z perspektywy dziecka. A zaczęło się od tego, że po prostu kiedyś mi przysłali w podziękowaniu rysunki, głównie tej dziewczynki. Były rysunki dość dramatyczne, bo rysunki z granicy, czyli rysunki przedstawiające żołnierzy w kominiarkach, druty, tego takiego słynnego chłopca uchodźczego bez nóg. Narysowała też, czy widać go tam spotkała. No, broń na ramieniu żołnierzy i tak dalej. No, no. To zostanie z tymi ludźmi na zawsze, ale też z tymi, którzy im pomagają. Myślisz, że ta przyszłość twoja po tych doświadczeniach będzie taka jak przed tym kryzysem humanitarnym? A życie zawsze się płynnie zmienia, jest nie do przewidzenia, że ogólnikiem powiem. Natomiast myślę, że jakoś pewne rzeczy jeszcze bardziej mi się wyklarowały, bo to, że traktujemy w sposób podły uchodźców, nie jest nowe. To, że polityka ogólnie krajów europejskich czy Unii wobec uchodźców jest jaka jest i raczej jest unikowa niż gościnna. Jakby różni się stopniem tego, jak bardzo się maskuje okrucieństwo albo jak bardzo wprost to okrucieństwo jest.
ale to nie jest nic nowego. Kryzysy uchodźcze też nie są niczym nowym, migracje nie są niczym nowym, więc... Ale na taką skalę w Polsce są. I to jest ten szok. Mieliśmy już, nie umiem porównywać, bo też brakuje statystyk z rzeczy, których nie chce się widzieć. Mieliśmy już przecież i w latach 90. i 2000. całą masę uchodźców, głównie z Czeczenii. I też były wtedy problemy, albo to inna kultura, albo to muzułmanie. W sensie to coś nowego i nic nowego. Pamiętam pierwsza dziewczyna uchodźcza, którą lata temu poznałam, jeszcze nie wiem, z 18 czy 20 lat temu, to była Czeczenka o imieniu Safija, która opowiadała mi historię, jak to jej braci i ojca już zabito w Czeczenii. To też była przez nas, jako Polskę, czy przez Europę, bardzo, powiedziałam, że wojna i zbrodnie wojenne bardzo zapomniane, nie? Chociaż ten sam Putin, te same koszmary, co teraz. Bo ty śledzisz ten problem uchodźczy już od, mówisz, 20 lat. Może ja powinienem na początku zadać pytanie, czy mogłabyś się przedstawić tak szerzej tym, którzy nas teraz będą słuchać, oglądać. Czym się zajmowałaś do tej pory? Co robiłaś wcześniej? Niedawno też dostałaś jakąś bardzo prestiżową nagrodę. Tak, to miły zaszczyt znaleźć się w gronie tych innych ludzi. To bardzo ciekawych ludzi mogłam dzięki temu poznać. Cieszę się, że mogłam. A nagrodę dostałaś, przypomnij? Od Fundacji Polkul. I nagrodę imienia... To kanadyjska polonijna fundacja? Tak, która od lat 80. nagradza ludzi promujących demokrację, tolerancję. I ty za to zostałaś nagrodzona w tym roku? Zostałam nagrodzona za wieloletnią działalność na rzecz ludzi w potrzebie. I tak to nazwano, tą nagrodę, dlatego że właściwie moje działania się nigdy nie ograniczały do uchodźców, chociaż uchodźcy zawsze byli jednym z ważniejszych gdzieś wątków tego, co robię. Ale zawodowo, co robiłaś? A zawodowo to staram się nie, jakby, staram się utrzymywać z czego innego niż to, co chcę wspierać z powodu bycia człowiekiem, więc większość mojej aktywności raczej bym sprowadziła do tego, że staram się być człowiekiem tam, gdzie jestem, więc jakby odpowiadam na różne dramaty, które wokół widzę. A nie tylko dramaty, czasem to są mniej. Ta rozmowa i to miejsce, gdzie się spotkaliśmy, no jest takie trochę symboliczne, tak? Bo do tej pory w zasadzie te rozmowy przeprowadzałem na pograniczu, tak? Tam, gdzie sam mieszkam. I czy to był las, czy takie miejsce bardziej odludne. A tutaj widzimy, w tej Warszawie, w tym parku, życie toczy się dalej, jest tak, kolorowo, ludzie wypoczywają. Się my też siedzimy tutaj, ale rozmawiamy też o Polsce, o tym, co się dzieje u nas. Co nie jest takie kolorowe, co jest bardzo czarne, bardzo złe. Jak myślisz właśnie, ci ludzie, którzy przewijają się wokół nas w czasie tej rozmowy, czy oni wiedzą, co może się dziać tam teraz, dzisiaj, na granicy z Białorusią? Że w stopniu umiarkowanym. Co mówią twoi znajomi z Warszawy, którzy nie są zaangażowani w te działania pomocowe? Masz taki? Trudno powiedzieć, co mówią, bo raczej takich nie mam. To znaczy, w różnym stopniu mam ludzi mniej lub bardziej zaangażowanych, ale jednak od lat się raczej otaczam ludźmi, dla których ważne są podstawowe wartości, więc raczej większość z nich przeżywa to, co się dzieje. Ale nawet wśród ludzi, dla których jakby, którzy wyraźnie odczuwają sprzeciw wobec tego, jak zdecydowano się traktować uchodźców na granicy, to widzę, że
jakby ci, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani czy w bezpośrednim kontakcie z uchodźcami, często nie zdają sobie sprawy, jak dalece idące jest to, co się dzieje, jak tak samo no, dużo zależy od tego, co media nagłaśniają, więc jak nie nagłaśniają, to ludzie łatwo myślą, że to się już skończyło, albo myślą, że już nie ma kolejnych ludzi, nie wiedzą, że się sprowadza kolejnych ludzi na Białoruś, nie wiedzą, niektórzy nie kojarzą nawet, że są ośrodki zamknięte, w których się tych ludzi przetrzymuje wiele miesięcy, nie podając właściwie daty, kiedy się ich wypuści, bo kończy się jeden termin, to jest przedłużenie na kolejne miesiące. Także ta wiedza, nawet jak gdzieś jakaś jest, to bywa często bardzo niepełna. Nie o wszystkim możesz powiedzieć, co robisz, pomagając ludziom, bo cały czas ta pomoc, no ona jest legalna, bo pomaganie drugiemu człowiekowi zawsze powinno być legalne, ale jest, jednak nie, za to przekazanie nie tylko gorącej zupy można trafić w Polsce do aresztu. To myślę, że tym nie należałoby się aż tak przejmować, ponieważ jeśli sposób wykonywania, jeśli prawo staje się bezprawiem, to naszym obowiązkiem jest nieposłuszeństwo. Natomiast w wielu historiach to również chodzi o bezpieczeństwo uchodźców i to oni są najbardziej tutaj ludźmi, że tak powiem, wrażliwymi i podatnymi na krzywdę, ponieważ, że tak brzydko powiem, my jesteśmy biali, my jako biali ludzie się wybronimy. Natomiast to, jak traktujemy, w jaki sposób przeciwko uchodźcom używa się ich historii, chociaż to są historie nadużyć wobec nich, jest takie, że często lepiej jest nie mówić wszystkiego albo nie mówić wszystkiego od razu, bo bo jest jak jest. Bo jest jak jest, bo mamy, no to chociażby powiedziałabym historią tego, co czytam w pismach od Straży Granicznej. Historia, którą ci opowiadałam przedtem, tak, że w momencie, kiedy komuś udaje się cudem skutecznie spełnić wymogi Straży Granicznej. Bo tutaj mówimy o przypadku, kiedy wyrzucony cudzoziemiec odwołał się od tego pushbacku wykonanego przez polską Straż Graniczną, ale odwołał się z Białorusi. Ja składałam w jego imieniu odwołanie z Polski, mając od niego pełnomocnictwo, które dosłał zarówno do Straży Granicznej, do komendy wysłał z Białorusi. I to było problemem dla Straży Granicznej, że on to wysłał z Białorusi. Że był w stanie. Że był w stanie. Ale przecież musiał się odwołać jakoś. Więc jeżeli miał się skutecznie odwołać w 7 dni, to a wyrzucono go na Białoruś, to musiał stamtąd. Bo no, nie dano mu szansy, żeby złożył tutaj papiery wyjaśniające jego sytuację. Czyli cały czas jest to czyszczenie swoich sumień po stronie polskiej za to, że się wyrzuca tych ludzi, no bo przecież ta Białoruś jest bezpiecznym, pięknym krajem. Myślę, że jest to unikanie odpowiedzialności, bo wiele rzeczy z tych, które, o których mamy dość bogate relacje i uchodźców, i aktywistów, wiele z tych rzeczy jest karalnych, to jest łamanie prawa. W związku z czym myślę, że ci, którzy to prawo łamią, zdają sobie sprawę, że chociaż chwilowo mamy jakieś niezgodne z prawem regulacje niby prawne, to są prawa wyższe od tego, które bardziej obowiązują. W związku z czym nadal istnieje przecież szansa, że poniosą odpowiedzialność karną za narażenie czegoś życia i zdrowia. Wydaje mi się, że tak naprawdę tylko zaczęliśmy wstęp do jakiejś dłuższej rozmowy, bo o tej granicy szczegółowo można rozmawiać i trzeba bardzo wiele
i dużo poświęcając temu czasu, ale już prawie minęła godzina i jestem bardzo wdzięczny za tę rozmowę z Anną, za to, że w ogóle chciałaś się ze mną spotkać tutaj w tej Warszawie. Opowiem Ci jeszcze inną historię, bo to jeszcze... A propos właśnie stosunku Straży Granicznej. Dostałam któregoś razu zawiadomienie, że mam 7 dni, jeśli chcę mieć wgląd w dokumenty w sprawie jednego z ludzi, którego jestem pełnomocnikiem. Wgląd jest na miejscu w Komendzie Głównej Straży Granicznej pod adresem takim a takim, tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym. A 4 dni nikt nie odebrał około 30 połączeń wykonanych. Czyli umówić się de facto nie da. Postanowiłam pojechać na komendę. Licząc, że na miejscu albo mnie od razu... To było w Warszawie. W Warszawie. Albo od razu mnie może jakimś cudem umówią, chociaż wątpię, ale może jakimś cudem. Albo poproszę o to, żeby mnie umówiono na następny dzień lub jeszcze następny. Natomiast pani pracująca na miejscu również nie była w stanie, 40 minut próbowała, mając absolutnie dobrą wolę i rozumiejąc sytuację, 40 minut próbowała się dodzwonić z wewnętrznego numeru na inny wewnętrzny, podany w liście, w piśmie, które otrzymałam, a dodzwonić, żeby umówić mnie. Nie udało jej się to i nikt nie oddzwonił. Więc to jest tego rodzaju kwadratura koła postępowania ze Strażą Graniczną. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o granicy i opowiedzieć o tym, czego dzisiaj nie udało się przekazać. Dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję za Twoją wytrwałość, za to, co robisz dla innych, niezależnie od tego, w jakich warunkach przychodzi działać. No i że pokazuje, że z takiej Warszawy, nie zawsze wchodząc do lasu, możesz tam być wirtualnie i nieść nie wirtualną, a realną pomoc. Taki mam już świat. Myślę, że też dlatego ten kryzys jest bardziej zauważalny społecznie, że takie nastały czasy, że to nie problem przesłać wszystko online, mediami społecznościowymi czy czymkolwiek, że można tworzyć sieć czysto wirtualnie, że ludzie z innych państw są w stanie również pomagać uchodźcom. Tak jest wielu ludzi poza Polską, którzy angażują swój czas i energię w to, żeby pomagać, czy to tłumacząc, czy to szukając lekarza na Białorusi, czy masę innych rzeczy robiąc niezbędnych. Dziękuję. Dziękuję.